Ej, siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Wychodzimy z Gówna. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Soną, oczywiście na midzie, gdyż mid to jest moja ulubiona linia. Gdzie najłatwiej zabić przeciwnika, najwięcej można zrobić poprzez roam, poprzez pomoc w dżungli, poza... Mid jest najlepszą linią, moim zdaniem, do jakichkolwiek rodzajów let's playów, nagrywek, czegokolwiek, ponieważ najwięcej tam się dzieje, jest najciekawsze. Dlatego, jeżeli ktoś się zastanawia, o Kamru, czemu grasz tylko na midzie, to od razu wam mówię, że na topie bardzo dużo się farmi, mało lata, mało zabi no, zabija, za ile zabija, ale dużo się farmi, poza tym to niezbyt. W dżungli, okej, dżungla jest bardzo spoką opcją, myślę. Może być naprawdę bardzo ciekawa. Rozważę ją. Mid, to już co mówiłem, najwięcej możliwości. Poza zabijaniem, bardzo łatwym, bo papierowi i przeciwnicy. Roamy, ganki, wszystko i nic. Na botlanie, dobra, mam towarzysza, który gra jak gówno, więc nie. No, więc w tej serii od razu mówię, będę się skupiać na midzie. Ewentualnie pójdę do dżungli, bo to też jest spoko opcja, jak tak teraz myślę. No i z racji tego, że mam tylko runy pod AP, to będę się skupiać raczej ku AP postacią. Chociaż na tym poziomie nie potrzeba runek, więc postaciami pod AD też będę grać. Dzisiaj będzie Sona pod AP, jak już wspomniałem. Jest to bardzo zabawna postać. Zapewnia duże utility, jakieś tam obrażenia ma. Wydaje się bardzo spoko. Ogólnie supporty pod AP są grywalne jako AP carry, ale... Ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że nie posiadam takiego bursta, żeby zabić się zazwyczaj na hita przeciwnika. Chyba, że gramy na bronzie. Here we go. Z drugiej strony zapewniamy duże leczenie, duże utility, jeśli chodzi o movement speed. No i w normalnej grze i tak zadajemy całkiem sporo obrażeń. W przypadku Sony nawet AOE. Więc to może nawet bardzo korzystnie wpłynąć na teamfight poprzez ubytek zdrowia przeciwnika. Osobiście bardzo lubię Sonę pod AP. I dzisiaj ją zaprezentuję wam. Zaczniemy, myślę, standardowo od kryształku na manę. I w tym przypadku ganki mogą być bolesne. Więc weźmiemy sobie ten trinket. Potem zmienimy na niebieski. Ale na początku weźmiemy sobie właśnie zrzut trinkecik, bo jednak przeciwko Wukongowi gank może być nawet bolesny. Może nawet nas boleć. Tutaj już nie ma sensu stakowanie do trzech. Chyba. Tak? Nie, nie wiem. Staknę sobie. W sumie tak. Specjal. Więc jest ok. Dobra, Timo powiedział, że będzie fidować ogólnie. Więc zapowiada się szampańska zabawa. Prawdopodobnie będzie stać AFK czy coś. Och, well. W sumie lepiej, żeby stał AFK niż fidował. O, Timo się ruszył. Mam nadzieję, że Nocturne wróci. Z jednej strony jedna osoba mniej, z drugiej strony te wszystkie buffy dla mnie. Nie, no, ale niech wracają. Dobra, Tito wziął sobie życie, wziął potkę, spoko, dwie potki nawet. Report NFK. Gościu, wychilluj, jeszcze się gra nie zaczęła. Może wróci właśnie na przykład tak teraz? Ja pierdolę. Ludzie, zluzujcie po ślady. Serio. To nie jest takie trudne. Timo, ty idziesz na bota. Nie zapominaj o tym. No. Dobra. Ciekawi mnie to, że każdy Polak ma na końcówce PL. Ogarniacie? Poprzednią grę pamiętacie? Na pewno pamiętacie. Tej gry się nie da zapomnieć. Leblon! Ej, oni mają Leblon, nie Katarinę. Oni mają Leblon, nie Katarinę! A wiecie co, ona ma wpierdol. W sumie Leblon boli tak czy siak, bo ona nie wymaga większych umiejętności. Wystarczy walnąć dwoma skillami. My na szczęście mamy leczenie. Nie wiem, czego oczekujesz ode mnie, Nocturne. Nie wiem, może pomocy? Własnej cholery? Już lecę. Zapierdalam tracić expa. W zamian, żeby ci pomóc. O nie. Co jest? Double meat! O mój Boże! Czemu mnie to nie dziwi? Absolutnie mnie to nie dziwi. Tylko mój Boże, będę mieć przesrany, bo to Katarina i Leblon. Dobra, potrafi się leczyć, to jest ten plus, ale co, mam się skupić na farmie? No cóż, skupmy się na tej Leblon, bo ona jest większym wyzwaniem. Wow. Dobra, to jest klon. W sumie za zabicie klona dostaje 25 golda, więc warto go zabić. Głupio zrobiła, że poświęciła.
Ten pok w jej przypadku będzie bardzo bolesny. Gang by się w sumie przydał. Nie przewidziałem kompletnie. Wow, serio? Dobra, straciła dużo życia. Obie mają mało życia. To jest na plus. Dobra, mam pierwszy... Ja mam już potek, to jest problem! Dobra. Co tak Caitlyn robi? To mnie zastanawia dość mocno. Kuźma, mać nie zdążyłem. Dobra, jeszcze jedno Q. I użyjemy specjala. Wow, panie. Szkoda, że się Taret nie bił. O mój Boże. Szkoda, że mnie jakoś nie zraniło. To byłby tak piękny kill. Nie będę maksować na ten moment, bo heal mi się zdecydowanie bardziej przyda. Dobra. Fuck off. Nie ta kolejność, przyjacielu. Właśnie tak to mnie boli bardzo. No, podleczmy się, potem Q, auto-attack, ignite. Może zabijemy. Nie, nie chcę tak blisko podchodzić, ona też ma ignite'a pewnie. Ma. I ma tarczę, skupiałem się na Katarinie w takim razie. Dobra, jeden up. Wow, kryta trafiłem? A no tak, ja mam runki na kryta. Odrobinę kryta mam właśnie z runek i... Takie o co chodzi? No w sumie to by pomogło, blasfić się. Auto atak jeszcze jeden. O mój Boże. O. To jest lekko smutne. Kupimy sobie kryształek. Ponieważ potrzebujemy. Wiecie co? Kupię sobie flaszkę. To jest dobra opcja na double mida. Boli mnie trochę, że zginąłem. Jeden hit od Tareta. Gdybyśmy byli na równi. Szkoda. Trochę zgridziłem, no ale oh well. Budów na razie nie mamy. Myślę, że nie potrzebujemy. Bardziej potrzebujemy sustainu. Noctur, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale chyba w tej wymianie nie jeździ za dobrze. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale powinieneś chyba walnąć to do przodu, żeby szybciej uciec. No dobra, uda. Przeżyłeś. Ciekawe... Ciekawi mnie ilość słów, które posiadają brązy. Bo z tego co widzę, to drugie słowo to jest report. Ciekawe jest, jaka jest maksymalna wartość wszystkich słów posiadanych w ich słowniku. No Rafael. Nara. Auto attack of your destruction. Dobra. Ona ma dużo potek. Ale my mamy W. Moi drodzy, my mamy W. Ona nie ma jeszcze szóstego. Ona kupiła aż 4 poty. Wow, brąz, który kupuje poty w sumie. WoW mid idiot, no SS. O Boże, jak mi przykro. Och nie. Nie napisałem SS. O Boże. To nie wiem, kurwa, może kup się Bardi. Ja wiem, że to jest level up, ale bez przesady. Dobra, uwaga. Bo już robi się niebezpiecznie, ona zaraz będzie mieć szósty. Z leblą nie ma żartów niestety. Ponieważ ona ma obrażenia. O, ulcik. Ulcik jest spoko. Widziałem Warda, więc wiemy, że tam jest albo Katarina, albo Wukong. Wpierw się podleczymy. Też postawimy Warda. Okej. Okay. Sorry, trap zniszczony. Dobry flash. Lol. Dobra, wrócił double mid. To jest trochę bolesne. Bij się we mnie! Nie bój się, trochę szkoda. O, straciłem specjal. Samo mi za to atakowało. Niestety. I zabij! O, zajebiście. Niestety umarłem, ale mam za to killa. Co mnie cieszy. W tym przypadku kill jest bardzo ważną rzeczą. Już daje mi... AP. No i buty. Okej. Okay. Jedną potkę kup... Nie, w sumie nie będę malować gola na potki. Mamy ciężką linię. Double mid, mimo że na brązach jest ciężką linią, bo gram z Soną, która w early game jest słaba. Gdybym grał na taką Lux, to by nie było najmniejszych problemów. Przykładowo, nie? Ale no niestety. Mimo tego, nie martwcie się, odbijemy. Odbijemy. Przynajmniej mamy w tym odcinku trochę cięższą grę, co oznacza, że jest większe wyzwanie. Nie można cały czas grać na łatwiznę, nie?
Strzelona ma specjal starszą. Okej. No, którym pewnie nie odda blue. Na pewno mi nie odda blue. Blue trzeba samemu sobie zabierać, niestety. O, nie w tego. Ale w sumie. Ej, zjebałem. Dobra. Gdybym miał ulta, byłoby fajniej. Bum. I nie dobiję go. Dobiłem! Dobiłem! Ignite zajebistym spelem jest. Czy ten Nocturne nie dał rady zrobić? Czy ten Nocturne umarł od blue? Czy nie ogarnąłem sytuacji, w której by się to zdarzyło, ale... Ach, well. Mam mnie na combo. Mam mnie na strzała! Trioso. I najgorsze jest to, że ona ma mały cooldown. Na wszystko. Teraz nie jest w stanie mnie zabić. Będziesz mnie dajwować? Pięknie! O Boże, miniony mnie zabiły. Are you fucking serious? No, I'm Severus. Ojejujejujeju. W sumie resisty się przydadzą. Na ten moment się przydadzą. Ile oni mają AP? Mają raz, dwa i powiedzmy pół. Bo Varus daje dużo AP. A, Negatrona się robi teraz z tego? Fajnie. Kupimy Negatrona. Nie będziemy ginąć tak łatwo. A ona wciąż będzie. I pójdziemy w Abyssala. Ewentualnie można rozkminić Spirit Visage, ale nie, raczej pójdziemy bardziej w AP. Więc musimy zagrać trochę defensywnie. No ale cóż, nie poradzimy. Ten logic jest ciekawy. Ciekawy dodatek. Trochę utrudniania, trochę bardzo utrudniające życie junglerom. Chociaż zresztą junglerzy go zniszczą, więc... Wreszcie taka counter jungle. Teraz się możesz ze mną tu... Nie możesz się ze mną tu! Wypierdalaj! O mój Boże! Ale ona bije! Pomimo resistów, nie? AP sobie szmata kupiła. No chwel. Dobra. Postawmy tutaj warda. Brawo dla mnie. Świetny ward. 10 na 10. O, miałem specjal. O, nie przeuważyłem. Czy się skupić na tym specjalu? To jest istotne bardzo. Bardzo. Serio. Niewidka nie umożliwiła mi auto-atak. To jest trochę smutne. Ej, jeżeli będę mieć ją w zasięgu ataku, wygrałem. Znaczy zabiję ją w sensie. O kurwa! Aaa, zajebiście! Trioso! Nie. Wow! Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Wtedy się stresował. Killa nie dostanę. A nie, asysty Medjaya oczywiście kupujemy. To jest nasz pierwszy item. Patrzcie na to. Nie. Gdybym trafił go z Q, to bym go zabił. Prawdopodobnie. Dokładnie w ten sposób. A persona! Hej! Ciekawi mnie, jaki scena w ogóle została zmiany w przelicznikach. O nie. I'm out. Dobra, Medjaya kupujemy, to jest pewne. Jest bardziej niż pewna. Potrzebujemy Medjaya. Mamy już nad książeczkę. Aż w sumie Shin jest bardzo kuszącą opcją, moi drodzy. I z Shinem będzie nas stać na buty niby. Tak. Myślę, że jednak to jest lepsza opcja. Bo jednak będziemy mieli lepszy autoatak. To jest bardzo istotne w przypadku Sony. Liczba to jest core item. Dodatkowo buty. Buty są też bardzo istotne. Darius jednak się trochę widuje, co jest problematyczne. Na Lochwell. A, w specjalach RK zwiększa nam staty w innych spelach. Ciekawie. Propsuje. Teraz level E się przyda. Na tym etapie gry zdecydowanie.
No i będziemy mieli dużo many. To też jest istotne. Shin, kropelka, witamy. Na farmie tylko tutaj. Ach, te runy podkryty. Czemu ja zmieniłem atak na tego? O, nieważne. Zajebiście. No. Zaatakuj mnie za 2 sekundy. Dobra. Nie mam tak powtarzalnego combo. Ale zjebałem! Dobra, nieważne. Łochuj! Kurwa, flash! Pojebałem się skillem. O mój Boże. Umyw GNOSS! Tak by napisali. Nara. Teraz pora na me jaja. Wow, co to jest? Czy to jest turret? Tak, to jest turret. Ciekawie wygląda. Na pewno lepiej niż ostatnio. Ho. W ogóle nie było widać, że użyłeś cienia, ale... Okej. Okay. Jaka Nocturne są u ciebie? Mhm. Popatrzmy, Tito ma... Ale mam dużo deadów. Ale double mid. Ten Darius, zabawa z Dariusem będzie zabawna. Tego możemy być pewni. Jak jest tak nafidowany. A jestem Sonu. Bum bum. Muszę trochę podfarmić jeszcze na te mejaja. Tędy może iść Darek. O nie. Z nimi nie chcę się iść. Pierdalam. Lecę do was. Tutaj są moi prawdziwi przyjaciele. Oni mi dają stoki. Dobra, chyba w sumie nic. Ej, to nie ma tareta. Napierdalamy. Stracę tareta, ale trudno. Ja chcę staki. Pojadę do dupy. Come my minion. Ona jest tu. O cię chuj! Kurwa! Czemu mi postać cofnęła do tyłu? O mój Boże! Nie! Po prostu kurwa na nie! God damn it! Nie ogarniam tego. Chciałem uciec tutaj się flashnąć, ale nie. Co ja mogłem tak? Dobra, trudno. Staty mam co najmniej chujowy. A ciężko mi zdobyć killa. Niestety, mam pecha w tym meczu. Wizytyna brązowa jest coś, co wyróżnia poziom gry od innych. To jest coś jak draft. Coś jak arena w Hearthstone. Niczego się nie spodziewacie. Chodźmy na Dark. Zobaczycie, jakim będziemy koksami, jak go zajebiemy. Pierw blue oczywiście. Ten na którym sawka. Weźmy to pod uwagę. Pod uwagę. Jeżeli papą. Oczywiście czyszczenie golema nie jest żadnym wyzwaniem. Dobra, może jest. I on przyjdzie i mi go zajebie. O mój Boże, wypierdalać. Dobra, chodźmy na tego Darka. Jest zesłowany, kurwa! BUM! Nie dobiłem. God damn it. Ale zabiliśmy. Szkoda, że on dostał shutdown. Nie. Ach, well. Ja mam przynajmniej blue. O, tu jest! Katarina z małą ilością życia! O mój Boże. 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 KS. No ja pierdolę. Wow, straciłem to. Dobra, jebać. Leroy! Nope. Tak testa. Wohoho! Ale nam się obrażenia zwiększyły. Poczekajcie, aż kupimy Medjaya. No i mamy blue, to mnie bardzo cieszy. Ach, ten drak autoataku. Bolesne. Bo normalnie każdy autoatak jest zwiększony z EQ teraz. Tylko ten trzeci autoatak jest jeszcze bardziej. No i Shin, nie?
Łonie! I'm out. Nothing to do here. Dobra. Łonie! Aha, zatopałem. Świetne obrażenie. Ej, on jest szybki. Pięknie! Kuźwa mać! Szlak! Fight me! Fight me! Level. God damn it. God damn it! Ale te obrażenia są wesołe. O chuj! Fight me! Ale zjebałem. Myślałem, że mogę się tutaj gdzieś zatrzymać pomiędzy tymi taretami. No coś. Meh. Nero. Pora kupić... Mejaja. Myślę, że wystarczająco dużo czasu minęło, żeby sprzedać potę. Czy ja chcę Lichbane'a? W sumie, mimo że nie będę mieć tak dużych obrażeń z tego Lichbane'a, to jednak movement speed jest bardzo istotny przeciwko Darkowi. A autoataki tak będą jakoś wzmocnione, bo już mamy trochę AP. Więc jest okej. Okay. Może być. Co na GG, o co chodzi? Ja nie fiduję, mam tylko 6 deadu. Tak jak Wukong. No cóż. Dobra, skupmy się... Na kim powinniśmy się skupiać? Na pewno nie na Darku, jest wytrzymałą suczą. No ale jak trzeba, to trzeba. Serio? Essence River? Really? Dobra, nie wiem, ma dużo AD. O mój Boże, my kill! Co prawda nie ten, ale asysta jest, gwarantuję. Wow, ten kill, widzicie jak to leczy? Chore gówno. Ojej, nie bijcie mnie. Jestem delikatny. Wow! Nie. Cześć, jestem Darius. Robię pentakilla jedną ręką. Nie no, śmieję się. Ale nie rozumiem, że każdy podchodził po kolei do niego. To jest takie najbardziej zaskakujące. Dobra, Medja i tak jest wypacalny trochę. W naszym przypadku. Jazda. To będzie ciężka gra, ale to mi się podoba. Lubię, jak gry Soną nie są za łatwe, bo Sona nie jest taką postacią jak Shaco, gdzie po prostu czerpiesz czystą przyjemność z ciśnięcia przeciwnika. On jest właśnie takim supportowym AP carry. On jest support, tylko on pod AP. Nie oszukujmy się. I to jest właśnie fajne. Kiedy swoimi skillami, obrażeniami, leczeniem wszystkim... musisz doprowadzić do zwycięstwa. Ciekawe czy dam, czy nie dostanę. Ciekawe czy dostanę. Nie dostałem oczywiście. Ponieważ to jest Nocturne, kurdur. Chociaż nieważne. Wow, zabiłem. Ale to nie zrobiłem tego co chciałem, ale i tak zabiłem. Kto mnie straszy? Co się czują? Doszedł mu dobre gay porno. A to nie. A to gra w LOLa. To tylko League of Legends. O mój Boże. Co nie ma kamery, ale już psiaka nie widzę teraz. Kurde, specjalnie to jest psiaka. Byłem krzywy ryj. A, to tak jak ja siusiaka. No. No to spierdala. Ha, spierdalaj. Miła konwersacja.
Ja... Może kurwa wyjść do niego teraz, żeby mi kurwa killa zajebać. Mój Boże. Chwila, czy ja się wyleczę teraz połowę życia? Nie wiem. Ale wiem, że kupuję to. I kupimy jeszcze sobie. Nie to. Będę się składać kura badonowi. Ale. Co mamy już prawie nastakowaną kropelkę? Mógłbym pomyśleć o kropelce. Seraph Embrace. Przyda się tarcza. Co mi jeszcze? Zonia by się przydała. Tyle itemów. Megatrona pewnie sprzedam potem. Pójdziemy w papierka. You what, mate? To chyba nie działa tak, jak myślałeś. Dobra, W, patrzcie ile mnie uleczy. Zajebiste. Nie wiem, czy mi się tam leczyć, serio. Wolę się pobić z nim, z tym misiakiem. Dobra, dam z Darek, to chcę. O chuj! Ja! Co? Q! Jego Q doleciało! O nie! O mój Boże! A to było słabe. Ja jestem z tego dobrego jak nie wiem. Katarina. Wkracza do akcji. Ej, ona nie kupuje. Ona nie kupiła tej maski, co zadaje procentowe obrażenia. Nie wierzę! Na brązie mają lepsze itemy niż na platynie. Ja jebie. Ja rozumiem na przykład kupować tą maskę zwykłą, co nie? Bardzo polecam. Życie, HP, życie, AP, penetracja. Bardzo mocne. Ale nie tą ulepszoną. Katarina ma zabijać od razu. Co jej da te 1% życia zabrane z obecnego życia, kiedy przeciwnik ma 5% życia. Wow. Ja... Boom. Takie tam połowa życia. Mogłem w sumie go gonić. Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Bo nie! Fuck you. Wow, jaki on jest szybki! Movement speed bitches. A mi się przycina. Wszystko. Dobra. Oni się tutaj czają. O! Surprise, motherfucker! Darek! Darek! Fuck! Ten Wukong! O mój Boże! Jak ja go nienawidzę. Jak ja nie cierpię tych Wukongów! Potarczyłem z takim. God damn it. Strzelam tego Negatrona. Już mi nie jest potrzebny. Już mi nie jesteś potrzebny. Bo zaraz będę mieć roba baba. Potrzebujemy 200 golda, moi drodzy. Na pewno go zabijesz. Może, gdyby wlazł grzybek. On więcej dostał z HP regenu, niż ty mu zabrałeś złupę. I co trap? A, zabił. No i Darek kill. Nie ma problemu. Dobra, szybko tutaj, dużo farmy. Szybciej, potrzebuję cooldown reduction. Już wiem, czego brakuje nam, cooldown reduction do jasnej cholery. Niepotrzebny mi jako, potrzebny jest mi cooldown reduction. Kupimy... Deathfire'a. Dobra, teraz mam na Rabadona, więc już wezmę go, jak już mam. Bo obrażenia będą zauważalne. Ale następny mecz Deathfire. I kropelka. Oni nie kupują resistów i tak, nie potrzebujemy Voidstaffa. To jest fajne, że właśnie można pod APK i zrezygnować z innego itemu, którym jest Voidstaff na brązie. I bawić się innymi. Leroy! Meh. Shunpo. Order
Moje miniony, goddammit. O nie! Mamy wolne blue, ludziki, musimy to wykorzystać. Mamy wolne blue. Jej. Zajebiście. Bierzemy. A, nie dostanę. Dobra. Poszukajmy jakiegoś killa. Mam już szabababa. No w sumie warto. Jednak się dostakało z grzybkami, tylko trochę słabo, jeśli chodzi o kompozycję, ale dobrze, że nie po środku. Hopa, hopa. Nikogo nie widzę, musimy puszczać mida. Z tego, co widzę, bo nikogo nie widzę. No, on się pleszą właśnie. O mój Boże, nie trafiłem! Nie trafiłem rysikiem, żeby użyć autoataku. O mój Boże. Nie trafiłem rysikiem, żeby użyć autoataku. Czemu? Wiecie co? Strzelać Medjaya. Up on first bar. Okej. Czyli jak kupię drugi raz Medjaya, to nie dostanę staków. Znowu, szkoda. No, w sumie oczywiste. Mój Boże, bym go zabił, jeszcze się podleczył, zultował. Taki miałem plan. Taki miałem boski plan na double killa co najmniej. O... Nie, ta gra jest smutna. Dere. Trzymajmy się z tyłu, zróbmy inną taktykę. Trzymajmy się z tyłu. Nie to. Trzymajmy się z tyłu, żeby atakowali ich i po prostu będziemy zabijać. Nie wychodźmy face to face. Przynajmniej nie bez Deathfire'a. Cieszy mnie tylko to, że Nocturne chociaż też ma tyle zedów co ja. Dobra, chodźmy tutaj. Bo się zapowiada stack, a stack bardzo by się przydał. Nie, no kur... Zabiłem. Wypierdalaj! Wypierdalaj. Zginął od jego trutki. A może nie? Ło! MVP! 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 Wypierdalaj! MVP! 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 Ho, 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 ho! Frajer! Nie! Kurwa mać, No nie! Nie! Czemu? Czemu to gówno ma taki zasięg? Kurde, no. Greedy. Greedy. Chwila. Czy Katie ma stąd... Czy Katie ma stąd Sunfire Cape'a? Okej, okay. Życie, armor, lacho... Ale lepszy byłby Omen. Jakby też poszedł, to bym mogła zasłowować go. A to Sunfire Cape, no spoko, jak ktoś podejdzie, zadasz dodatkowe obrażenia. No, dobra, może jest to tańsze, ale to dlatego, ale... Rafael. Dobra, ale przegrałem znowu przez brak cooldown reduction. Kupujemy. W sumie boli mnie, że nie ma tej starej potki. Bo ta nowa, czy ona daje cooldown reduction? Ej, ona nie daje cooldown reduction, ogarnijcie to. Żadna potka nie daje cooldown reduction. Ale... Kiepsko. Timo może być. Dobra, mój kill. Bum bum. You shall not run. Nope. Mam multa, zajdziemy ich od tylca. O kurwa. O kurwa mać! Zajebiście! Wracamy kuźwa do formy. Pięknie. Medjay opłacalny. To jest powrót, moi drodzy. Powrót. Teraz się zaczyna prawdziwa gra.
To wcześniej była tylko rozgrzewka. A teraz jest prawdziwy rozpierdol. Więcej golda. Jeszcze jak kupimy Deathfire'a. O! Lol. Nie. Oberwałem z ulta. I znowu Medjay poszedł się pieprzyć. Ale stać mi na Deathfire'a. To jest okej. A Medjay jest opłacalny. Na pewno był bardziej niż w momencie, kiedy miałem 3 staki. Okej, może się z nim pobijecie. Dacie radę. Czy ty odpaliłeś ulta? Nie wiem, masz mały cooldown, ale okej. Nie wnikam. Tisa nie ma dalej butów. To mnie akurat dziwi. Biorąc pod uwagę, że gra przeciwko Dariuszowi. No ale well. Deathfire'a sobie kupimy. Zonia się jeszcze przydała, ale poczułem many też do spamowania. Jak nastakujemy Medjaya na fulla, to będziemy mieli cooldown reduction i to by było super. Boli mnie strasznie, że ta potka nie daje cooldown reduction. O mój Boże, jakaś inna daje cooldown reduction? Z tego co widzę, to nie. No. Ale straszna dupa. Straszna dupa. Czego ode mnie chcecie? Ja nie będę bronić. Jestem Soną. O chuj! It's a trap. Ona mnie jest w stanie zabić na... Serio? Po co kupić Rabadona? Po co kupić Deathfire'a? Liandry Stormbent! Kirze mnie może zabić na kombo, ale... Dobra, jestem papierowy jak cholera. Ale... Steel. Ten Wukong jest biedny, tak bardzo nie ma obrażeń. Wiecie co, sprzedam to. I kupię to. To mi się bardziej przyda. Timo. Wieczna niewidka. Ja mam movement speedu z tego. Tak jest sporo. Mamy bardzo duży boost do movement speedu w tym przypadku. No całkiem sporo. Okej. Nie tego, cooldown reduction. OP! Sona OP! AP OP! Sona OP! No bo fajna bita, lubię takie bity z splashem. Są z nami widowiskowe! Moje. Okej, okay. Przeciwko Dariuszowi, a jednak uważać. Ja tylko podejdę do niego jak najbliżej mogę. Obrywałem jeszcze przy staret. Dobra. Nope. Chodź Tito, podeczymy cię. Zdałoby mi się te blue, ale ta Leblon na pewno je wzięła. Cześć! Okej. Dobrze, że mnie nie zesnerowano. Wow, ten heal. Ciekawe, czy bym dał radę Barona zrobić, gdybym miał większy cooldown reduction. Interesujące. I armor. Pewnie tak. Ej, nie zrobiłem. Okej. Okay. Skorzystam w takim razie. Dobra. Nazwijmy te małe oczywiście, żeby nam się zaspiło. Okej. Okay. Ej, ja. I od... Zdobędziemy trochę golda. To nie bije minionów, nie? Tak, championów. Wow, to były dwa kanony miniony. Okej. Okay. Zdobędźmy hajsu ile możemy. Dobra, i teraz skupiamy się... Skłaniam się ku temu itemowi, niestety nie stać nas. Więc kupię ten eliksirek. No i blue buffa, więc nie będę czekać.
Aż mi się zregeneruje mana. Mhm. No i jazda. Z czego mógł wyciągnąć jeszcze cooldown reduction? W sumie jak tak by się odpowiedzieć, byłby naprawdę dobrym itemem. Ale idziemy pod papierkę. Ewentualnie sprzedam medzaję. Oni mają barona. Widziałem otoczkę od barona. Auć. Ciut boli. Ale tylko ciut. A nie, nie mają. To musiał być jakiś buff z dupy. Lol. Podejdźcie do mnie, wirus. Nie daj rus, wirus powiedziałem. W sumie nie myślałem, że już tego ulta, ale lepiej użyć i zmarnować, niż nie użyć i żałować. Lol. Dymki są takie. Lol. Ojej. O chuj! Frajer! Nie, autoatak! Goddammit. Nara, w końcu mam. W końcu mam tarczę. Zabili nas. Czemu ty się kapisz w tych krzakach? Mój Boże! Czemu? Wiesz, że te obrażenia się nie stakują, co się nie stakują, mój Boże? Czemu ty się tutaj kampisz? Timo! Ja kiedyś widziałem filmiki, czemu ludzie nienawidzą Timo. I widać grzybki naokoło i taki Timo, który czai się w niewidce. Ale myślałem, że to było w żartach, a nie na serio. Odwołuję, zwracam honor. Popatrzcie na nie. O, ruszył. Hej, może wyjdę. Są tutaj miniony. Oh my god. Leroy. Ciekawe, co mi napisze Tarivan. No a Timo, co dalej? Report Timo. Czemu mnie to nawet nie zaskakuje? O mój Boże. Barana mi się przydało zrobić. Report fucking Timo. Już na to myślałaś. Ludzie, my potrafimy czytać, serio. Chodź, Timo, chodź tutaj. Chodź tutaj. Bijemy, zaczynamy. I będę szmatą zacznie tankować. Ja będę leczyć, a wy tankujcie. Wow, moje Q zabija tego małego. Patrzcie. Nie, zabrała mi małego. O mój Boże. Woohoo! How about no? Wlazłeś do złej rzeczki. Ja. To za ostatnią bitę, długą. Ej, ten kijaczek się sam rusza. Jakoś legenda z tym Wukongiem była taka, była bardzo, jeśli chodzi o nawiązanie tego... Legenda z Wukongiem, jeśli chodzi o mitologię. Nie pamiętam, była, ona miała bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o ten pieprzony kij. A persona. Nie trafiłem serio w nią. Tylko trafiłem w jakiś... O mój Boże. Q! Urf! Nie kończyłbym tego jeszcze. Nie mam zakowanego Medjaya na fulla. Ale już 40 minut nagrywamy, więc... Żeby was nie zanudzać... Kończymy. Chwila, Dariusz! Meh. Myślałem, że go zabijemy. GG! Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii... Wychodzimy z gówna!
Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.